jest to największa liczebnie kolekcja ikon w Polsce. Bo ikona jest przede wszystkim przedmiotem kultu i jako taka nie powinna nawet podlegać ocenom artystycznym. No a jeszcze do tego oczywiście bywa też dziełem sztuki. I przede wszystkim, myślę, jest eksponatem historycznym, bo jest świadectwem historii określonej kultury. W naszej kolekcji mamy przede wszystkim ikony pochodzące z całego niemalże terenu dawnej Rosji, włączając w to teren obecnej Ukrainy i Białorusi, powstałe w bardzo wielu ośrodkach i niestety często przypadkowe, dlatego że tu należy też wspomnieć, że kolekcja nasza jest specyficzną kolekcją pod względem pochodzenia jej, dlatego że niemalże całość kolekcji to są rekwizycje celne. Od lat zmierzamy się z problemem, bo chcielibyśmy mieć taką znaczącą ekspozycję ikon, żeby nie rozczarować ludzi, którzy czasem przyjeżdżają z daleka i ikony chcą oglądać. Chcielibyśmy je pokazać w jakimś pięknej oprawie scenograficznej. Chcielibyśmy też dodać do ekspozycji multimedia, które by opowiadały o ikonie i przybliżyły historię i całość problematyki. Pojawia się w tej chwili możliwość wyremontowania kilku sal w oficynie zachodniej i umieszczenia tam ekspozycji ikon. Docelowo umieszczenia, być może nawet rozbudowania o jakieś sale, które gdzieś w przyszłości również można byłoby w tym budynku pozyskać. Chodzi nam o to, aby ikony, które są przechowywane w magazynie, znalazły światło dzienne. Dzisiaj stoimy w miejscu przy oficynie zachodniej, gdzie zostanie wygospodarowany jakby teren wystawy tych ikon, które są magazynowane. Są to cztery pomieszczenia, każde z nich około 50 metrów kwadratowych, z pięknymi ceglanymi sklepieniami. Jest to jak najbardziej godne miejsce, aby te ikony zostały wystawione do szerszej publiczności. Myślę, że uda nam się to zrealizować w pierwszych miesiącach drugiego półrocza, może wrzesień, może październik. W tej chwili dzięki autopoprawce pana prezydenta znalazły się środki na przygotowanie tych pomieszczeń. No i cóż, pozostaje tylko uprzątnięcie, zlikwidowanie magazynu Miejskiego Ośrodka Kultury, który się tutaj obecnie znajdował, i przygotowanie aranżacji, tak aby te ikony zostały wystawione. Thank you.